jest wiele grup rekonstrukcyjnych, jest wiele grup takich paramilitarnych, które się na własny koszt i z własnej chęci w wolnym czasie dodatkowo szkolą z różnych działań taktycznych w lesie czy terenie miejskim. I to się rozwija i to jest bardzo, uważam, pozytywny trend, który mamy. Ja chyba trochę polemizowałabym, zwłaszcza w zakresie tego, na ile grupy rekonstrukcyjne są jakąś formą przeszkolenia. Ja byłam członkinią takiej grupy, jeździłam konno, potrafię władać lancą, ale wydaje mi się to szczególnie istotnym elementem w zakresie kształtowania polskiej obronności. Biorąc pod uwagę łańską fantazję Polaków, to jest podstawowy jednak element, ale lanca, skoro pani wie? Już umie władać lancą i jeździć konno, to już pani jest dużo bardziej przygotowana do pewnej, nawet potencjalnej obrony niż ja, który tego nie potrafi na przykład.